Muszę powiedzieć, że zagraliśmy słabe spotkanie, ale chciałbym podkreślić tu bardzo dobrą grę z kolei zespołu Zagłębia, które absolutnie zdominowało nas przez całe 90 minut. Praktycznie nie mieliśmy żadnych szans w tym spotkaniu. Myślę, że mój zespół nie dojechał dzisiaj na to spotkanie. Nie potrafiliśmy zagrać tego, co sobie założyliśmy w szatni. Zdawaliśmy sobie sprawę, że siła Zagłębia to jest praktycznie cała jedenastka. A u nas, no niestety, zagraliśmy poniżej swoich oczekiwań i nie mieliśmy kompletnie żadnych szans. Gratuluję Piotrkowi tutaj zwycięstwa i życzę powrotu do Ekstraklasy, bo ten zespół rzeczywiście zasługuje na to i ten klub przede wszystkim. Dziękuję bardzo. Natomiast no tutaj no kontrolowaliśmy przebieg spotkania. Na pewno chcemy jeszcze przyspieszać grę, jeszcze szybciej grać, nad tym będziemy pracować, ale to już takie niuanse, no tak jak powiedziałem dzisiaj, grzechem było narzekać cokolwiek na moją drużynę, natomiast no jedziemy dalej. Myślę, że Wigry tutaj były zorganizowane, ta pierwsza bramka szybko strzelona, trochę ustawiła już to spotkanie i tutaj trener komplementuje nas i nasz klub. Miło mi, ja też myślę, że od tego, co ja pracowałem w Suwałkach do tej pory, to też jest zasługa tutaj między innymi trenera i działaczy, że zrobili klub naprawdę na miarę czołówki pierwszej ligi organizacyjnie i też dobrze się spisuje i dlatego dzisiaj obawiałem się tego spotkania mocno. Tym bardziej cieszę się, że tak się skończyło. Rzeczywiście taki trochę jest zawodników zagrożonych kartkami, ale mamy jakiś komfort na ławce, że mieszamy tą rutynę i młodość. Dzisiaj zadebiutował kolejny zawodnik, Eryk Sobków. Myślę, że bardzo obiecujący. Także no, mecz, po którym jesteśmy zadowoleni z kontrolą. Ja też dziękuję tutaj za ten dwumecz Wigrą i takie wyrazy sympatii składam, bo jest to klub, w którym zaczynałem i no cóż, takie jest życie. No dzisiaj wygraliśmy, my na jesieni musieliśmy przełknąć gorzką pigułkę i nie przesądzałbym w tej chwili, na pewno tutaj nie zgubi nas żadna pycha, mamy w sobie dużo takiej no myślę spokoju, ale też pokory, bo wiemy, że jeszcze nikt nie awansował do Ekstraklasy. Już po 21 kolejkach jeszcze dopiero, myślę, wszyscy zapewniliśmy sobie utrzymanie, może już w poprzedniej kolejce. Także wiemy, o co gramy, jesteśmy tego świadomi, ale absolutnie tutaj nie ma mowy o jakimś takim już fetowaniu. Także ja na pewno nie zgodzę się, dopóki matematycznie w tej tabeli nie wszystko nie będzie, to dopiero możemy mówić, jeszcze wiele ciężkich meczów przed nami i na to musimy być przygotowani. Chcemy zająć pierwsze miejsce w tej pierwszej lidze i to jest podstawowy cel, a wiadomo, że jak będziemy pierwsi, to będzie awans. Także dziękuję również.